אל מלא רחמים, שוכן במרומים, אמצי מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה. 10 סרפניה 1943 roku Niemcy zlikwidowali w Wadowicach getto. Prawie 2000 Żydów zamieszkujących okoliczne tereny zginęło w obozach koncentracyjnych w Bełżcu i Oświęcimiu. Z tej okazji do naszego miasta przyjechali ich potomkowie i przedstawiciele gmin żydowskich z Bielska Białej, Krakowa, Katowic oraz z Kanady, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Najpierw wspólne modlitwy odprawiono na cmentarzu żydowskim w Wadowicach. Następnie złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową, znajdującą się na murach przedszkola nr 1 przy ulicy Gimnazjalnej. Dawniej znajdowała się tutaj synagoga. Tu była synagoga. Tu. To jest przedszkole wybudowane po wojnie. Dokładnie w tym miejscu. A z tyłu, tam, bo tu były dwie działki, była Beit HaMidrasz. Tam był dalej. Tu było bardzo duże środowisko żydowskie. Ponad 2000 osób na takie Wadowice. Dokładnie tutaj stała synagoga. To był główny synagoga? Tak? To była duża synagoga, duża tak. Synagoga? A tam było Beit HaMidrasz, mniejsze z tyłu dużej synagogi. Tak. Największa synagoga, gdzie tutaj w tym pobliżu, to była w Andrychowie. Nie, no to ja nie mówię, ja mówię odnośnie Wadowic. A tam widzimy ruch budynku, to była mykwa. On się zachował, mykwa jest. Wszystkich Żydów w miejscowości na święta. A po wojnie państwo sprzedało to prywatnym właścicielom. Tam jest budynek mieszkalny w tej chwili. Bardzo byśmy chcieli tam zrobić tabliczkę z napisem upamiętniającym mykwę, ale jest trudne, jak jest w prywatnych rękach. Trwa postępowanie regulacyjne w celu określenia zadośćuczynienia dla gminy żydowskiej za teren ten, który tutaj się znajduje. Shira ma'alot mimamakim karaticha Adonai. Adonai shima bekoli tien oz necha kashuvot lekol tachanonai. Im avonot ishmor ya Adonai mi yamod. Ki imcha slicha leman tivarei. Kiviti Adonai kivta nafshi velidvaro ochalti. Nafshi l'Adonai mishomrim l'boker, shomrim l'boker. Yachel Israel l'Adonai ki im Adonai hachesed v'arbeim avdut. V'hu yivdeh et Israel mikol avonotav. Begane Eden tehem menuchatam. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתם. אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבם, ונאמר אמן. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali kameralnej Wadowickiego Centrum Kultury. W czasie mojej trzeciej pielgrzymki do ojczyzny. Cytat. Kościół, a w tym kościele wszystkie ludy i narody, czują się z wami zjednoczeni. Owszem, wysuwają niejako na pierwszy plan wasz naród, jego cierpienie, jego wyniszczenie, wtedy, kiedy pragną przemówić do ludzi, do narodów i do ludzkości głosem przestrogi. Teraz bardzo bym prosiła naszych miłych gości z Izraela, żeby podzielili się z nami swoimi wspomnieniami, jeżeli nie swoimi, to swoich rodziców, jak pamiętali to miasto, czy ono było dla nich przyjazne i jak zobaczyli dzisiejsze Wadowice. Zdaje się, że pani przygotowała przemówienie, a pani Gabriela przetłumaczy, tak? Bardzo prosimy. Shenolat bishnat 1910 bewadowica וחי פה עם משפחתו הענפה. רק הוא ואחיו משה שרדו את התופת ונשארו בחיים כנגד כל הסיכויים. Ja jestem Sara, córka Hermana Lieberfreunda, który był urodzony w Wadowicach i mieszkał tutaj z dużą rodziną. Stracił żonę i córkę podczas wojny, jak również całą rodzinę. Po wojnie poznał dziewczynkę z Chrzanowa, która również straciła męża i syna po ślubie, postanowili żyć w Izraelu. Ja się urodziłam w Izraelu w 1948 roku jako znak ich nowego życia.
Teraz, gdy większość z tych ludzi, którzy przeżyli wojnę, niestety ich głosy słabną, do głosu dochodzi kolejne, drugie pokolenie. I wierzy to pokolenie, że ich obowiązkiem jest mówienie o tym, co spotkało naród żydowski i że nigdy coś takiego nie może się stać i żeby nigdy o tym nie zapomnieć. W 1987 roku byłam z moim tatą w Wadowicach z panem Zygmuntem Ehrenhartem. Pan Zygmunt pomógł nam znaleźć wszystkie miejsca, które tata również pamiętał, ale już trochę były zmienione otoczenie. Mój tata nigdy nie chciał mówić o lagrach, nigdy nie mówił o tym, co przeżył. Za to bardzo dużo mówił o życiu w Wadowicach, o życiu w gronie rodziny, o przyjaciołach. On należał do grupy amatorskiej w szkole razem z przyszłym papieżem. Moja mama Hanna pisała książkę o swoich przeżyciach, również o synu, który zginął w czasie wojny w Płaszowie. Tytuł tej książki brzmi On poszedł sam. Podczas gdy byłam nauczycielką w szkole, bardzo dużo rozmawiałam z moimi uczniami o tym, co najważniejsze, o tym, co przekazali mi moi rodzice, o tym, co jest ważne w życiu, jak należy współżyć z innymi i cenić swój kraj. Mieszkając tutaj jestem pewna, że coś takiego nigdy nie może się już więcej stać. Proszę mi wierzyć, bardzo ważny jest dla mnie tu pobyt tutaj i chcę podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w zorganizowaniu tego spotkania.